Hej, hej, hej! Cześć wszystkim! Witam Was w pierwszym oficjalnym odcinku świątecznym na moim kanale. Mamy 1 grudnia, więc ruszamy z serią świąteczną. Od teraz przez cały miesiąc będą w sumie 4 albo nawet więcej filmów tygodniowo, więc mam nadzieję, że się cieszycie, więc koniecznie dawajcie łapki w górę, jeśli tak. No i dzisiaj zaczynamy z przytupem. Pokażę Wam wszystkie 6 moich kalendarzy adwentowych. Jeden będziemy składać, a do tego mam jeden kalendarz dla Was, który zamówiłam z AliExpress i on będzie do wygrania na moim TikToku. I tak, uwaga, oficjalnie mówię już tutaj na YouTubie, że mam swojego TikToka, już jest kilka tych TikToków wstawionych, więc koniecznie Was zapraszam. Tutaj Wam się pewnie pojawi mój kod, który możecie zeskanować i od razu dodacie mnie do swoich obserwujących. Lub też możecie wpisać po prostu nazwę, tutaj będzie wszystko podane, więc koniecznie Was zapraszam, bo naprawdę bardzo się staram, żeby te TikToki były super i mega jestem zajarana tą aplikacją, więc koniecznie wbijajcie, musi być Was tam wiele, bo uwierzcie mi, będzie się działo. I tak samo z okazji 1 grudnia, tak jak zapowiadałam na poprzednim filmie, do niego tutaj karta gdzieś się pojawi na górze, zapowiadałam, że będzie konkurs na Instagramie. Rzeczy, które są do wygrania, pokazałam na poprzednim filmie, więc warto go zobaczyć. Więc wbijajcie na Instagrama, tutaj Wam się pewnie teraz pokażę. Więc dzisiaj 2 konkursy, zaczynamy z przytupem. Będzie się działo w tym grudniu, oj, będzie się działo. Skoro już powiedziałam o łapkowaniu, o konkursach, o TikToku, o Instagramie, to chyba jeszcze zapomniałam o subskrybowaniu kanału, bo naprawdę, uwierzcie mi, tak dużo pracy włożyłam, żeby te święta były cudowne na YouTubie dla moich najwspanialszych widzów na świecie, więc będę Wam bardzo wdzięczna za każdą łapkę w górę, za każdą subskrypcję, bo to, ile ja włożyłam czasu, serca, pieniędzy i w ogóle no wszystkiego, żebyście mieli super święta, no to będę Wam bardzo wdzięczna, jak się w taki sposób odwdzięczycie mi i Piotrkowi, więc będzie nam bardzo, 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 bardzo miło i dziękuję Wam za wszystko i za Wasze wsparcie. I tak samo pytaliście mnie o vlogmasy. Vlogmasy będą zbiorcze z całego tygodnia lub też na przykład z połowy tygodnia. Na pewno śledźcie na bieżąco. Koniec, Ada, koniec już gadania o tych wszystkich rzeczach. Pokazujmy kalendarze adwentowe. Więc tak, zaczynamy od kalendarza adwentowego, który w sumie jest jednym z najtańszych. Jest to kalendarz z Earwing. I są to po prostu herbatki. Bardzo mi się spodobał ten motyw, zobaczcie, tak wygląda z tyłu i mamy go w takiej wersji rozkładanej, którą możemy na przykład sobie powiesić gdzieś na ścianie, na lodówkę. Jestem mega pod wrażeniem designu ogólnie tego kalendarza, bo był bardzo tani, kosztował mnie dosłownie 14 zł. Kupiłam go w Auchan, jakby ktoś sobie chciał go zakupić. Tak wygląda kalendarz, nie wiem, czy Wy go widzicie, na pewno go lepiej zobaczycie na przebitkach i powiem Wam, że tutaj ma taki haczyk, można sobie to pięknie powiesić. Ja na pewno powieszę Wam na pierwszym vlogmasie, raczej rozstawię wszystkie te kalendarze u mnie w domu. Mam pomysł, żeby ten powiesić akurat na lodówce, żeby tak idealnie pasował, wiecie, do klimatu kuchni. Nic się nie powtarza, jestem mega ciekawa, bardzo lubię herbaty tej firmy, więc myślę, że on chyba będzie w porządku. Z tyłu wygląda tak, więc bardzo Wam polecam, będę robiła recenzję, czy herbatki są dobre. To na tyle z tego pierwszego kalendarza, mamy jeszcze 5. Kolejny kalendarz jest, słuchajcie, z Earwicka i to jest kolejny kalendarz z tej niższej półki cenowej. On kosztował mnie 20 zł i zamówiłam go na Allegro, gdyż ten kalendarz nie jest chyba ogólnie dostępny w Polsce. Wydaje mi się, że on do mnie przyjechał z Niemiec. I o co chodzi w tym kalendarzu? To znajdują się tutaj takie te malutkie świeczuszki podgrzewacze, tak zwane tea lighty. I mamy ich równo 24 i każdy jest inny o świątecznym zapachu, więc też będziemy sprawdzać i możemy sobie codziennie zapalić inną świeczuszkę, żeby właśnie poczuć ten świąteczny klimat w naszym domu. Z tyłu wygląda tak. Powiem Wam, że jakby nie jest to niby nic specjalnego, ale bardzo mi się podoba ten motyw świeczkowy i to jest naprawdę bardzo niska cena, bo przypuszczam, że w Polsce taki kalendarz kosztował było około 50 zł, bo jednak to jest Earwick. Do tego już czuję tutaj taki uwalniający się zapach takiej sosny. Przechodzimy dalej i może teraz pokażę Wam coś, co jest większe i nie jest ani zapachem, ani herbatką. Jest to kalendarz kosmetykowy. Więc uwaga, to jest mój kalendarz z Essence. Tak samo nie jest dostępny w Polsce, kupiłam go na Allegro. I pochodzi z Niemiec i ten kalendarz wydaje mi się, że zakupiłam około 160-180 zł, więc myślę, że jak na kalendarz
takich gabarytów i z takim wyposażeniem jest naprawdę mega dobra cena. Jak widzicie, to nie jest taki standardowy kalendarz z okienkami, troszkę się różni i właśnie Wam pokażę, jak to wygląda w środku. Tu są kolejne pudełeczka, mniejsze, też Wam pokazuję dokładnie, jak to wygląda w środku. To trzeba przyznać, że design jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie estetycznym. Zobaczcie, takie są pudełeczka, każde jest inne, co jest naprawdę super. Wszędzie jest logotyp właśnie Essence i tu na przykład mamy numerek 24, czyli to jest nasz wigilijne pudełeczko. Tutaj po bokach mamy takie, zobaczcie, ja to spróbuję otworzyć, mam nadzieję, że nie rozedrę. O, i tutaj mamy takie szufladki. Ten karton jest podzielony na pół, czyli ma taką jakby przegrodę. I te mniejsze pudełeczka z dolnej części wyciągamy właśnie po bokach, a z tej górnej właśnie otwierając tą jedną wielką pokrywkę. Mam nadzieję, że Wam to jakoś logicznie wytłumaczyłam. Powinny być tutaj napisane numerki, że tu na przykład kryje się jedynka i coś tam, żeby nie otwierać ich wszystkich naraz, ale no trudno, otworzymy. I zobaczcie, tak to wygląda. Z tej strony mamy takie numerki. Teraz po tej stronie jest tylko jedna przegródka. Tu i po tej stronie też jest jedna, więc będziemy odpakowywać już na najbliższym vlogmasie. Czasami bywa tak, że w kalendarzu znajduje się coś, co nam jest niepotrzebne, coś nie pasuje nam kolorem, albo no po prostu nie używamy tego typu kosmetyków czy też innych rzeczy, więc część rzeczy, które właśnie nie będą mi tak, wiecie, pasować, to będę Wam przeznaczała na kolejne rozdania, na kolejne konkursy na Instagramie, więc warto, żebyście wbijali na Insta, bo co tydzień będzie inny konkurs i będzie można wygrać w 4 różnych rozdaniach. Teraz zaczynamy kalendarze słodyczowe i mam ich aż 3. Pierwszy to jest Kinder, taki najbardziej tradycyjny. I ten kalendarz kupiłam w Auchan za jakieś 14 zł, tak mi się wydaje. Z tyłu wygląda tak i mamy tutaj obrazki, tak żebyśmy mogli sobie pograć w te odsłanianie, czyli to się nazywa Memories, chyba coś takiego, więc możemy sobie to potem wyciąć, jak skończymy kalendarz. Mamy też tutaj taki haczyk, że możemy powiesić na ścianie. I mamy pokazane, jakie mamy do wyboru, do wylosowania, raczej no, do wyciągnięcia z kalendarza tych miniaturowych kinderków. I mamy Kinder Bueno, mamy zwykłe kinderki, mamy Kinder Country i mamy jeszcze takie jeżyki, które są wypełnione mleczną jakąś masą. Coś na zasadzie właśnie kinderków, tylko w formie jeżyka, więc tak to właśnie wygląda. Taki najprostszy, najprostszy kinderkowy kalendarz. Teraz słuchajcie, mam kalendarz z Milki i jakby on jest troszeczkę specjalny, gdyż dużo dziewczyn właśnie z YouTube'a dostało tą rozbudowaną wersję. Już Wam pokazuję, jak to wygląda w środku. Wcześniej Wam go pokazywałam na Instastory. O, on jest troszeczkę cięższy. Zobaczcie, i to jest kalendarz tradycyjny, który Wy możecie normalnie kupić w sklepach. Niestety nie wiem, ile kosztuje, wydaje mi się, że tak między 30 a 20 zł, coś takiego. I już Wam wyciągam go z tego oto pięknego pokrowca i Wam powiem, co tu się w środku może znajdować. A na pewno jakieś pyszne czekoladki. Z tyłu jest pokazana, jest taka jakby zabawa i możemy sobie zaznaczać, które kształty trafiliśmy w naszym kalendarzu i wydaje się, że to są zwykłe po prostu czekoladki z masą taką mleczną, tylko że w różnych kształtach. Na takiej zasadzie to działa. Piotrek mówi, że jest pyszne, bo miał w zeszłym roku, więc naprawdę polecamy. I chcę Wam pokazać tą specjalną wersję, którą dostały właśnie dziewczyny z YouTube'a. I tutaj mamy na dzień 22, 8, 15 i 24 jakieś wielkie tutaj przegródki, więc pewnie jakieś Mikołaje czy też inne misie prezenty będą się tutaj znajdowały. Jestem mega ciekawa, nie otwieramy na razie, więc nie wiem, co tam się kryje, ale na pewno coś smacznego i czekoladowego. I przechodzimy do mojego ostatniego kalendarza, który będziemy teraz składać. I ogólnie powiem Wam, że wydaje mi się, że on był sprowadzony też z Niemiec i jakby to jest stricte kalendarz Kindera. I uwaga, w tej oto przesyłce miałam taką oto drewnianą płytę w kształcie choinki pomalowaną na zielono. Jakby z tyłu wygląda tak samo. I uwaga, już Wam pokazuję, co jest dalej w zestawie. Mamy saszetkę, gdzie znajdują się takie oto gwiazdki z numerkami od 1 do 24. I też jeszcze szczyt choinki z napisem Wesołych Świąt. Więc chyba serio jest dostępne w Polsce, tylko ja gdzieś nie mogłam chyba znaleźć
w wersji jakby, wiecie, stacjonarnie i kupiłam na Allegro ten kalendarz za 150 zł, więc nie wiem, czy to jest dużo, czy mało, jakby ja kupiłam za tyle. Dalej mamy 24 takie oto szufladki z takimi otworami, by można było tam włożyć Kinder niespodzianki. Na sam szczyt naszej choinki mamy taki oto dzwoneczek, który ogólnie nie jest kinderowy. Więc może jest tak, że ktoś samodzielnie wykonał ten oto kalendarz z tymi oto elementami, a jakby to, co się na nim znajduje, jest już po prostu wybrane wedle uznania. Tak też może być, dlatego nie mogłam go znaleźć w sklepach stacjonarnych. I mam 24 jajka Kinder niespodzianki. Jej! Na pewno część Wam oddam, żebyście mogli też się tym nacieszyć. Więc składamy teraz. Jeszcze zapomniałam Wam pokazać, że były nogi od tej choinki. Więc zaczynamy od włożenia ogólnie wszystkich 24 szufladek. Ok, tak wygląda to w całości, gdy włożymy te szufladki. Jakby na samej górze jest ten bez otworu, żebyśmy mogli postawić ten cały dzwonek. A teraz powkładamy cyferki. Więc jedziemy. Jakby tu będzie jedynka, aż do 24. Stoi. Tak to wygląda. Więc przyszedł czas na wkładanie jajek. Symbolicznie położymy teraz tutaj dzwoneczek, albo powinien być w sumie tą stroną. Jej, jak to ładnie wygląda. Tak się mega jaram tym kalendarzem. Dobra. I wkładamy. Fajnie by było, jakby wszystkie były dobrą stroną. Ta-dam! Super to wygląda. Więc ja się mega jaram, słuchajcie. I na pewno część z tych jajek też powędruje do Was na konkursy, na rodzenie na Instagramie. No i co? Tylko czekać, aż będziemy odpakowywać. No dobra, w takim razie, skoro mamy już ostatni mój kalendarz, to pokażę Wam ten, który Wy możecie wygrać na TikToku. Ten kalendarz zamówiłam na AliExpress miesiąc temu, więc raczej już nie za bardzo, wiecie, kupicie go na czas, bo przypuszczam, że przyjdzie Wam dopiero po świętach, ale zostawię Wam linka, bo może jesteście zainteresowani i zakupicie go sobie na przyszły rok. I uwaga, jest to kalendarz wykonany tak naprawdę całościowo z filcu i naprawdę przyznacie, że jest uroczy. I do tego duży, który możemy powiesić na ścianie. Była wersja z reniferkiem, z Mikołajem i z właśnie bałwankiem. Bałwanka mamy teraz. I on jakby się trzyma do takiej drabince, jeśli mogę tak to nazwać. Tutaj są takie kieszonki i jest to oczywiście kalendarz do samodzielnego uzupełnienia, więc żebyście się tutaj nie zdziwili. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć, to ma tutaj taką choineczkę doczepioną na wstążce i możemy sobie na przykład wkładać. Na przykład, nie wiem, już zahaczyliśmy, wyciągnęliśmy z jedynki, z dwójki i po prostu tą choinkę wkładacie w kieszonkę, którą już odhaczyliście, czy też która ma być następna. Nie wiem do końca, co to ma, wiecie, co to ma oznaczać, ale jest. I można tak to wykorzystać. Z tyłu wygląda tak. Wszystko jest ładnie zszyte. Naprawdę jestem pod wrażeniem, tym bardziej, że ten kalendarz kosztował jedyne 23 zł. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mało. I ten kalendarz jest, słuchajcie, do wygrania dla Was. Oczywiście nieuzupełniony, żeby, wiecie, żeby nie było. I sam ten kalendarz możecie wygrać na moim TikToku, więc wbijajcie. Tutaj macie podaną moją nazwę i też macie wstawiony kod. I jakie są zasady? Wystarczy, że polajkujecie, dacie serduszko pod każdym moim TikTokiem, który został już wstawiony. I będzie też wstawiony specjalny TikTok z pokazaniem wszystkich moich kalendarzy tak na szybko. I tam będzie pytanie, żebyście napisali w komentarzu pod tym TikTokiem, dlaczego to Wy akurat macie wygrać tego bałwanka. I najciekawszy komentarz zostanie wybrany przeze mnie i od razu się odezwę jeszcze ten weekend do tej osoby i będę wysyłać tego oto właśnie bałwanka. Jeśli coś jest niejasne co do konkursu, to piszcie w komentarzach albo też opiszę Wam ogólnie w opisie pod tym filmem wszystkie zasady, żebyście na pewno wiedzieli, jak wygrać wszystkie nagrody. Więc słuchajcie, żegnamy się. Dziękuję Wam bardzo. Dajcie koniecznie kciuki w górę, jeśli ten film Wam się spodobał, bo już jutro będziemy otwierać pierwsze kalendarze. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Wbijajcie na Instagrama, gdzie aktualnie trwa przez cały tydzień pierwsze losowanie na rzeczy Sinseya z poprzedniego filmu. I tak samo wbijajcie na TikToka, żeby wygrać oto ten kalendarz adwentowy. No i w sumie to tyle, więc widzimy się już w pierwszym vlogmasie. Do zobaczenia i pa, pa!